Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygód w grze Deus Ex Rozłam Ludzkości. No to spotkajmy się z Vegą. Dziś też dość nietypowy odcinek, ponieważ twórcy ostatnio dodali aktualizację, w której wprowadzili obsługę DirectX w wersji 12 i to też dzisiaj sobie przetestujemy. Zobaczymy, jeżeli się spodoba, zostanie z nami na dłużej, a jeżeli będzie powodował jakieś problemy, to zniknie do następnego odcinka. Let's see, what do we have? Fuck! Well, then you out. Then why did he run? What's the holdup? Then you outmet the one, eh? So? So we killed a citizen. The city's on lockdown. A true citizen would respect that. Get him in the truck. Fuck, I'm glad you're okay, man. But you can't go off the grid like that again. Not with me. It was an emergency. Maybe this will make up for it. Is this the Orchid? What's left of it. Marchenko admitted killing Rucker with it right before he dosed me, so be careful. Puta madre. Think you can get it analyzed? Yeah, we got a couple of scientists on the Collective's mailing list. Oh, and we also ran a trace on that email you gave me, from Rucker. It originated from an unregistered pocket secretary in Hong Kong. So we don't know who sent it? Not yet. It's been shut off ever since. But we left a trace running, so if it lights up again, we'll know. Good. Something big is coming, Alex. Ark's being framed for a terrorist attack that hasn't occurred yet. They're gonna take more lives, blow up another train station? Jesus, Adam, look at it out there! Any chance we had of easing fears and fighting people's hatred will be gone. That piece of shit UN legislation will pass, and we'll all be thrown into Og-only hellholes like Udalek. While Nathaniel Brown sits back and earns trillions. Brown? That slick suit from the Santo Corporation? Page said Brown was calling the shots, and in Switzerland, Marchenko said Brown had confirmed date and time. But where? Brown's been traveling extensively, promoting Rabia and his Safe Harbor initiative. His next junket's in London. But if he's behind this, he's not gonna attack himself. Maybe not. Marchenko also mentioned someone who can tell us. But I have to meet with Miller first. How soon can you get the sample analyzed? As fast as possible. If you're meeting with Miller, be careful. You walked into another ambush in Garm, and Miller's not off my suspect list yet. We'll see. Otóż to, ten cały Miller dość niepewny. Okej, okay. O, a tu wszędzie na czerwono jest. No to ładnie, będziemy musieli się... Dopiero tu wchodzi... O! Sos, sos! Sami zdać sos. Okej, okay, błagam pomocy. Czyli wszystko wskazuje na to, że chyba misja główna znowu będzie musiała poczekać. Sam Miller będzie musiał poczekać, bo lecimy na sos do sami zdatu. Albo sos od sami zdatu. Albo jeszcze inaczej, z tym sosem. No dobra, to tu wychodzimy. Rozumiem, że tu mamy coś na wzór jakiejś godziny policyjnej, więc chyba jedyne, co nam pozostaje, to jak tylko uda nam się tu gdzieś wyjść nieco dalej, można by było się skradać. Zresztą, gdzie mamy się udać? A, no właśnie, to zupełnie tu nie mamy iść. Oddalmy sobie widok. A, mamy pojechać, no tak, prekaska, nasz dom. No to ciekawe, czy metro w takim razie działa, skoro... No to by było dość dziwne, skoro jest godzina policyjna, to kogo mają tam wozić? Chyba, że z policjantami będziemy jeździć. No dobra, panowie, nie odwracać się, bo jak się odwrócicie, to będziemy musieli odpalić niewidzialność sobie. Dobra, oni chyba obserwują dworzec, co gorsze. Mają tam jakiegoś sera. Dobra, no nie po to mamy takie możliwości, żeby jakoś się tutaj bawić z tym wszystkim. Można by było właśnie teraz tutaj skręcić, ominąć, być tam przez chwilę niewidocznym i w ten sposób się bawić, no ale skoro mamy takie opcje jak tutaj, no to chyba nie ma większego sensu. To sobie przeszliśmy, tak, to teraz przejdziemy przez bramkę, nie, dla ulepszonych. Teraz pytanie, czy ktoś obserwuje... Na pewno jest możliwość, żeby tam przejechać. Tak dość dziwnie to wygląda. Okej. Okay. No i jakby nigdy nic. Chodzimy, tak? Nikogo nie ma. Oby.
Takie metro na zawołanie. No dobra, no ale inaczej nie mogli tego rozwiązać, bo to jest chyba jedyna dzielnica, do której nie jesteśmy w stanie wejść, czy dojechać na piechotę, opuścić na obszar. No tak. A. No, czyli widać, jak to rozwiązali. Robimy sobie spacerek pod miastem, no, czyli nieźle wybrnęli z sytuacji. No i miło, jesteśmy na miejscu. Jak daleko albo jak blisko są ludzie? Przypuszczam, że to na każdej stacji wygląda dość podobnie, chociaż tu już ktoś stoi. Zobaczmy ten teren. No tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy. A ciekawe, czemu nie ma bramek dla ulepszonych. Znaczy nie to, żebym jakoś tu narzekał mocno, bo to dla nas lepiej, ale... Ale wydawało mi się, że prędzej to powinni bramki nam zrobić, a nie jeżeli tam innym. Okej, okay, tak sobie tutaj chodzimy. Tak się żyje w tym brutalnym świecie. Okej, okay, tu trzeba raczej na kuckę, bo inaczej to nie potrafią nas usłyszeć. Okej, okay, sobie odpalimy raz. Co to za klatki tu? Kurczę, co tu się dzieje? Najgorzej, że musimy stąd zwijać się, bo chętnie bym poobserwował tę okolicę. Co tutaj można jeszcze ugrać? Nie wiem, czy biobaterię tracić, czy lepiej się schować na przykład za zacząć chwilę. O właśnie, i nie biegać. Chyba tak, czyli standardowo kilka sekund i możemy lecieć dalej. No tak podziwiam tę grafikę, czy widać coś nowego? Deszczu chyba wcześniej nie widzieliśmy. Ładnie kałuże wyglądają, ale w sumie ciężko to porównać wszystko. Dobra, i jesteśmy niewidoczni. Spróbujemy zajść gdzieś dalej. No, pub raczej nie działa w tym momencie. O, tu ktoś sobie biega. Taki nocny jogging. Koleżanko, to nie jest chyba najlepszy pomysł. A może powinniśmy ją gonić? Może ona ma jakiś związek? Okej, okay, tam policji nie było. A nie, 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 my tu wskakujemy, Adaś. Okej, okay. Jak godzina policyjna, to kanały też się zaliczają? Nie, nie zaliczają się. No to dobrze, to w kanałach możemy sobie żyć. Czyli co, znów kierunek Richard czy kierunek Neon? Ciężko powiedzieć, tutaj kiedyś chodziliśmy. Ale wydaje mi się, że przejście, to co nas interesuje, to bardziej z drugiej strony. Tutaj była fabryka Neonu i raczej nigdzie dojść nie mogliśmy. Jakieś specjalnie ciekawsze miejsca, okej. Okay. No te deski średnie. Od strony Richarda, za to wydaje mi się, że były jakieś jeszcze przejścia po kanałach, których nie sprawdziliśmy, jakieś zamknięte bramki. No i pewnie warto by było tam wskoczyć, zobaczyć o co chodzi, co się tam dzieje. Chociaż czemu człowiek się skrada, skoro może tutaj chodzić jak u siebie w domu? No właśnie, to coś takiego kojarzyłem. Nie, nie, podoba się, podoba. Żadnego kodu nam nie dali, ale poziom drugi to już w tej chwili nie powinien być duży problem. Odsłoń, a może tak sobie trochę pohakujemy. Za często okazji nie ma. Jeszcze nas nie wykryli. Odpalimy może sobie tutaj do tej... A, nie odpalimy może. Myślę, że sobie pójdziemy tutaj w ten czerwony kolor, ale niestety tak dobrze nie będzie. Okej. Okay. Ważne, że drzwi są otwarte. W sumie dziwne, że babka nie miała nic przeciwko temu, że hakowaliśmy. Okej, okay, tu coś jest. Tam są jacyś ludzie. Nie do końca wiem, co tu jest. I czy jesteśmy w stanie tu wskoczyć. Chyba tak, tylko... Tego ludzia nie widzimy za bardzo. To jest jakieś inne przejście. I nie do końca wiem, czy... Możemy to być? Teoretycznie chyba tak. Cześć. Małe, duże K. I ręka. O, a ty co to robisz? Thought we activated your permit. You did. Whatever you did, it was enough to fool them. You kept us out of Golem. We will never forget that. But now you're hiding again. Martial law has changed everything. They say it is to keep us off the streets, but it is worse than that. They go into our homes. Accuse us of being people we are not. Permits do not matter anymore. How did you know to come here? Helena heard a message on the radio. It was warning people saying the city is not safe anymore. She saw the police going to someone's home. The man. He was showing them his permit, but the officer... He did not even look at it. He just... Helena could see that the warnings were true. That people like Irenka must run away. So we start to go underground. We start to find others. When society wants to make things hard for someone, it eventually finds a way. I'm sorry it came to this, Irenka. Don't be.
If it wasn't for you, we wouldn't have made it this far. We wouldn't have met all these people. Everyone is working together. Together we will find a way out of here. I hope so. No to miło, no to miło, chociaż niestety mam przeczucie, że to tylko kwestia czasu. Małe K, nie, my chcemy duże K. Cywil, nie? To tylko kwestia czasu, aż... Dobra, to tutaj. Aż znajdą to miejsce. Welcome to the underground. I owe you an apology for hacking your info link. Potem, wybacz, nie. Drażliwy temat. Nie, no gdzie, nic się nie stało. Możesz wyłamywać się, kiedy chcesz. Don't sweat it. I'm assuming you had a good reason. Samizdat's usual channels are all bugged. I couldn't risk an audio communication being traced back here. You're little K, right? You don't sound local. I wrote some things that made me have to delocalize a long time ago. Been living story to story on a Schengen visa and a language implant ever since. Never expect a short story from a long-form journalist. You want to know why I brought you here? The police raided Samizdat last night, cleared us out. We were broadcasting until they pulled the plug. Radios, flyers, mail bursts, the makeshift media van, getting the message out to our subscribers if they needed a refuge. As you can see, it went a little wider than we anticipated. Pytanie, czy to wina Pikusia, czy policji? No właśnie, od tego zacznijmy. What happened to Kay? Kay is me now, according to the Samizdat manifesto. It's all very third wave socialist with a dash of martyr complex. Good to know. But I mean, what physically happened to him? Right. His name is Yarek. Yarek Drobny. He's being held by the police along with Bones. No contact, no bail, no rights, plausible deniability. He must have known the risks. Well, he was open to the existence of risks. When you showed up, it should have been a wake-up call, but you were reasonable. The state isn't reasonable. This isn't what I call laying low. Aren't you afraid the police will find you again, finish what they started? They already got the cave. Bones, the backup servers, even the shitty coffee machine. Enough for them to call it a win and get back to indiscriminate brutality on the streets. Where were you when this happened? Right here, running our little home away from home. Our sources tipped us off about the martial law. Either we could write about it and throw our hands up. Boy, I sure hope this massive rights violation doesn't end up being too awful this time. Or we could enact a readiness plan and really do something. Yeah, when we first met, I called you pamphleteers. I guess I should apologize. Oh no, we were pamphleteers. Now we're pamphleteers jury-rigging an underground railroad. Kolej podziemna, no, okay. So are you running a resistance cell here or a campaign room? Why not both? Now Samizdat has a captive voter base we could run for the Senate. It's organized resistance, then. Peaceful resistance. We're working together to get people under the cordon and out of Prague. It's a happy accident of a police state. Well, I say happy when everyone's repressed, they can see past their prejudices. Or they shift the blame. It's gonna take a long time for those prejudices to heal. As long as certain people can profit from keeping the wounds fresh. But you knew that already. No ciekawa ta rozmowa. I'm pretty sure you didn't call me to put up posters. What's the deal? We've made a plan. We're getting people out of the city, starting first thing tomorrow. I want Yarek and Bones to go with them, but first we need to bust them out of jail. Tonight. And you think I'm the kind of guy who breaks into police stations? Are you telling me you're not? Skąd się o tym dowiedziała? No dobra, czyli kolejna misja poboczna. Fine, I'll get them out. They're being held in the temporary police station downtown? Yes, by the Monument Metro. Once you're clear, take them across the plaza to the Ineta cleaners.
We've cached everything they need for a long road trip along the old NATO decommissioning zone. That's your escape route? Puts getting them past the state police into perspective. It works on paper. Gives them these new identity documents, a lot of new identities. We found a very good forger. We're keeping her from a bright future in a Pika's newsroom. I recognize you. Okay. A, ty nas rozpoznajesz. No to dobrze, to dobrze. Cywil. Milena, to nie była właśnie ta od dowodów? Milena, you didn't take my advice about giving up on forgery. I know. But trouble is, I've got a talent for it. And it's a real growth market. As soon as you got me out of that thing with Dragomir, I had like 20 emails from Samizdat. Do you have any idea how difficult it is for art school graduates to find a specialist subject these days? The permits aren't enough for police anymore, forged or real. In Prague, maybe. But it turns out I'm multilingual when it comes to falsifying border passes. Lucky, right? Never works, I'd say lucky. Thanks for the vote of confidence, Super Commando Man. Oh, don't mention it, Milena. If there was an easier option, you think we wouldn't take it? I was less stressed out when I was working at gunpoint. We may not agree on your methods, but I'll let you get back to your work. Coming from you, that is like the gold star seal of approval. No jak miło to było spotkać całą ekipę. Jak rozumiem, my tutaj nie wskoczymy. Jeszcze szybko przejrzę tych ludzi. Nie, chyba nikogo specjalnie. Tak, my ciebie też. Zresztą rozmawialiśmy przed momentem. Nikogo więcej chyba nie możemy spotkać. Co najwyżej jeszcze w sumie z takich bardziej znanych osób, no to Myska i właśnie gość w kapturze. Cywil. Dobra, nie ma co czekać. Lecimy na misję, ale z misją spotkamy się koło posterunku policji. Czyli jak rozumiem, jak wyjdziemy z kanałów gdzieś na tej drugiej, trzeciej dzielnicy. No i jesteśmy na miejscu. Niestety biobaterie uciekają nam w zastraszającym tempie. Ostatnio mieliśmy ich 17, w tej chwili zostało już tylko 6. Trzy omni klucze. No i może po raz pierwszy wykorzystamy części, które znaleźliśmy gdzieś podczas naszej zabawy. I wytworzymy chociaż 4. Stawimy też na inne biobateria, czy może na omni klucz. No, tu widać inne rzeczy, jakie moglibyśmy jeszcze wytworzyć. No, ale raczej z tego nie korzystamy. Omni klucz jak najbardziej. Może dobrze, że tak szybko nie poznaliśmy możliwości tych rzeczy, że dopiero tak późno nas to wszystko naszło. Ta niewidzialność, czy też te zabawy o mnie kluczem, no bo wcale by nie było tak miło. Okej, okay. Możemy to sobie hakować. Rozumiem, że to dotyczy całej bramy. Oj, tak. No, chciałem szybko, nie do końca. Idzie. Dobra, ale to jest całkiem nieźle. Nikogo nie widać, tam już ludzie zaczynają biegać, chodzić. I tu już jest policja. Teraz tak, spójrzmy na chwilę na mapę. Mamy policję, tutaj mamy artykuły czystości, czyli prawdopodobnie to tu mamy pomóc przedrzeć się. Ten ludziom tu widzę jakieś wieżyczki niestety, ale to będziemy mogli chyba zhakować. Zastanawiam się, czy nie będzie trzeba gdzieś ludzi. Tu mamy studzienkę koło policji. Tutaj też jakby się uprzeć, można było tak przejść, no ale tu jest szybka, krótka droga. Znaczy, może zaproponują jakąś inną trasę, bo jeżeli nie, to nie wiem, czy nie musielibyśmy się pozbyć kilku policjantów, nim ruszymy dalej. Teraz tak. Coś tutaj głośnego chodzi koło nas. Wszędzie na szczęście rozłożyli takie barykady. Mamy nieco większe możliwości ruchu, ale i tak, to nie wiadomo. Spróbujemy tak, przejść. Ktoś tam nas przez chwilę widział. Ale tych panów możemy załatwić dwóch naraz. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Czyli bach, szybko. No i niepotrzebnie ten alarm tylko się odpalił. Ale oprócz tego nie wyszło chyba tak źle. Może jak jesteśmy w tym miejscu i korzystamy tak często z tego doładowania, to jeszcze wykorzystalibyśmy jeden punkt. Mam nadzieję, że gra nie idzie w tyle, tak, że zaraz nas tutaj zatrzymają. Na szybsze ładowanie. Co tutaj jeszcze było? Zmniejsza opóźnienie między wyczerpaniem a regeneracją. No może to by było też niezłe. Chociaż my chyba nie doprowadzamy do wyczerpania. Po prostu odpalimy sobie szybsze ładowanie, a dwa punkty jeszcze zostawimy na czarną godzinę. Dobra, czy ktoś tutaj... Wieżyczka jest chyba tam w środku, tyle co. Tak nie wygląda to źle. Raczej mamy zejście na dół, to teraz wiadomo, po co była ta cela, to całe więzienie, które tam widzieliśmy. Aj,
Myślałem, że biobateria. Jeszcze zajrzymy sobie może szybko do tego komputera. No to nie jest chyba najlepszy moment na zabawę w komputerze, no ale... Ale co tam? Lecimy. Dobra, szybko, szybko nas wykryli. Lecimy dalej. Ale zaraz my powinniśmy być również na miejscu. Jedynka, jedynka, jedynka. Udało się. Tak, jakby się włączył jakiś alarm, to dziękuję. Dziwny facet, myszka. Po mojej okolicy kręci się dziwny facet. Widuję go już od kilku miesięcy. Ciągle chowa się w cieniu i chodzi za mną. Dokądkolwiek nie pójdę. Wczoraj byłam przekonana, że słyszę go przez sen. Choć raz mógłbyś coś z tym zrobić. Tylko błagam, pośpiesz się, zanim będzie za późno. Daria Myszka. O! Zaginiony kot. Mój kot nazywa się Gwiazdeczka i zaginął ponad tydzień temu. Jest szarobury z krawacikiem. Jedno oko ma niebieskie, a drugie zielone. Jest wyjątkowe i dla mnie bardzo ważne. Wiem, że będziecie ze mnie przez to wyśmiewać, ale Gwiazdeczka jest dla mnie wszystkim. Bez niego czuję się zagubiona. Nic więcej Myszka nie napisała, bo mamy małe podejrzenia co do niej. Ale znowu tu kręci się dziwny facet. Chyba, że to o nas chodzi. Tak, chodzi za... No nie, może nie do końca. Nasz kolega, kod 00. Odpowiem krótko. Okej, okay, no właśnie, może będzie kod jakoś tam do tych klatek. W klatkach ich chyba trzymają. Ludzi, dobra. Wszystkie kamery nie są to oficerowie. Okej. Okay. Tyle, co nam z tego komputera to by było potrzebne. Kod chyba gdzieś tam w tle się wczytał. Coś tu jeszcze macie? Granat dymny. No to zrobimy małą zadymę. Aha. Cześć kolego. Ten jak zawsze tak nerwowy. No kot nam nie pozwolił nic tutaj odpalić. Może walniemy jakimś granatem, panowie. O, teraz części tak, to są na wagę złota. Zaczynam je doceniać dość mocno. Okej, okay. No dobra, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby to odpalić. Nie, może jakiś komputer. Tylko właśnie, nie ma tu żadnego komputera. Tu pełno tych rzeczy, które zostawiliśmy ostatnio. Dziwna sprawa. Strzelba niż... Coś takiego podnieść. To było coś. Dobra, zobaczmy wpisy. Może będzie jakaś podpowiedź. Udało mi się dotrzeć na miejsce. Okej, okay, teraz muszę znaleźć sposób, żeby uwolnić ich z celi. No. Nie do końca. Ale tych rzeczy. Dlaczego ostatnio? Chyba, że mamy więcej miejsca w ekwipunku? Nie, chyba nie, ale coś nam kolega mówił, że teraz to łatwiej nam powinno pójść. Dobra. Pomyślmy, co dalej. No tutaj szafki raczej nas nie doprowadzą do celu. Może coś... Od góry to nie spojrzymy na to. Panowie, co tu możemy z tym zrobić? Blokada. Możemy pogadać? Dobra, czekaj, ty nie krzycz, pogadajmy jakoś. Niestety tylko blokada. Za moment cię widzimy, jak wpadnę na jakiś pomysł. Pomysł był taki, żeby znaleźć gdzieś klucz, ale tego się nie udało zrobić. Za to tu myślałem, że to jest alarm, a okazuje się, że to jest jakaś ciekawa klawiatura na poziomie pierwszym, czyli tak dostępna dla nas praktycznie od samego początku. Poziom 0. Chociaż to, że poziom 0 to nie znaczy, że nas nie nakryją, tak? To nieraz tak dziwnie działa. Nie widzimy tego czerwonego dziadostwa. Nie do końca mi się to podoba, ale okej. Okay. Znaczy tu niby pokazuje zero, że nas nie nakryją, ale już my się przekonaliśmy o tym nieraz, że jednak potrafili nas nakryć. Dobra, lecimy tu i tu i nie ma co tu kombinować. O właśnie, tylko lecieć z naszym zadaniem. Dobra, tutaj przyspieszamy i chyba damy radę. Jesteśmy szybsi niż ten ich program. Jeszcze spam można było odpalić, to mieli. Dobra, i co teraz? O? O? Czyżby? Czyżby o to chodziło? Kolego, Sezamie, otwórz się. Do I look like I'm one of them? I can feel my hands right now, but if I could run a search for shadowy extra government agent on the net, pretty sure it's all you. Fair point. What happened? You pulled the freedom of information speech on the state police? Ha fucking ha. They didn't wait for a speech, man. Lesson learned. Smash the state before the state smashes your nose. Little Kay asked me to get you out. She's the K now, man. I'm a liability to Semistat. She cares about you, Yarik. She didn't want to leave you or Bones behind.
Always was a cool cat, man. One of the good ones. She wrote the wheel's come off 16 years ago and the conspiracies just keep checking out. Everything except the gray aliens, but who's to say that's not a metaphor? If she wrote the book... I don't believe in authorial intent. No dobra, wszystko ciekawe. Może Pikuś. I warned you about picking a fight with Pikus. They've got a lot invested in protecting the message. Would I be talking to you now if Pikus had got to us? I mean, does Eliza Kazan have a sense of humor? All those bombs going off lately. What's one more in the sewers? BTW, those are all rhetorical questions. You don't say. But they're trying, man. Bones heard the cops talking about extraordinary rendition. What a wonderful connected world we live in when they can pin an acronym on you. ARC, NSF, who gives a rat's ass? And ship you off to a black site on the UN's credits. Just how many states are you an enemy of? All the corporate ones. Czyli wszystkie. Okay. Okay. You told me you were a liability to Sam's dad. How do you figure that? Because the cops burn me, man. Exposure is death. They didn't have to ask a single question. Just took my DNA off their knuckles. My high school dropout date, my sister's parking tickets, my darknet proxies. Oral Cemetery. Oral Cemetery? They didn't get a lot of mainstream airplay. Anyway, little Kay shouldn't have sent you. Samizdat has to be bigger than any man or woman. Samizdat is bigger than you now, Yarik. The resistance reached further than you planned for. You want to fall on your sword? There's a better place to do it than in a holding cell. Whoa! You know I use the term liability real broadly. Okay. No nadpobudliwy, jak zawsze. I might have known you wouldn't keep your heads down during the riots. This is what a radical news source lives for, man. Lives and dies for. But the helmets on the streets, the extreme peacekeeping, that's not about the Golem riots. How are the Ogs gonna get over here? Carpool? No. Someone, somewhere, wanted the cops to clean house in Pride. And this is just the beginning. What if they could call martial law anywhere, anytime? Cops without borders. That's your prediction, huh? You can take it to the bank, man. The Palisade Property Bank. No to nie jest najlepszy bank, żeby mówić, że jak mam to jak w banku, no ale lećmy dalej. There's a way to Prague for you both. The Samizdat resistance has organized everything. We just need to keep our heads down and get to the cleaners nearby. The cleaners? Irony. Wait, you mean going through the cops? O, no właśnie. W rogu jest policyjna szafka z mundurami. No właśnie, to byłby całkiem niezły pomysł, tak też o tym myślałem w międzyczasie. Znajdź pasujący, stara się robić dobre wrażenie. Kliny muszą wierzyć. Dziki zachód. Tak, sporo uzbrojenia, albo zaczekaj tu. Dobra, spróbujemy na paluszkach. There's a police locker in the corner that should be stocked with uniforms. Find something that fits and try to look convincing. We need the cops to think you're one of them. Tylko żebyśmy my ciebie z nimi nie pomylili, bo możemy czasem kogoś położyć. No i ekipa całkiem niezła. Good. It's time to go. Tylko mogliby coś na głowę założyć. Spotkaj się z Edwardem. Low profile. Nie wychylacie. Dobra, zobaczmy tylko takie. Spotka się z Edwardem. Nie mogłem zostawić jeden biednego Edwarda Bruda. Kiedy pojawiły się problemy z ucieczką z posterunku. Zabierz ze sobą wszystkich. A gdzie możemy spotkać się z Edwardem? Chyba, że Edward by tu siedział w momencie, gdybyśmy... Bo to tak się trochę tu nie pokrywa. Być może w celi obok byłby Edward, gdybyśmy... Tak to będzie... Jeszcze zobaczę, no bo co on tu by miał robić? Ta cela jest pusta. Jeżeli byśmy i ręki nie wybrali na początku naszej przygody, tylko... A tu jest, a ty jesteś to jednak. To czekaj, kolego, to ja już nic nie rozumiem. Spotkaj się z Edwardem w ustalonym miejscu. A po co oni przysyłali Edwarda? Niech będzie. Dobra. Najważniejsze, że spotkaliśmy się w ustalonym miejscu. To policjanci, ale spokojnie, spokojnie. Spotkaj się w ustalonym miejscu. Tu mam nadzieję, że to jest poprzeciw... Aha, to też się nie dowiemy. Dobra. Miałeś być za nami zaraz. No ładnie. Edward, tylko nie wpadnij w żadne kłopoty. Idź do przodu. Edward.
Edward, no 20 będziesz miał jeszcze okazję, co ci się stało? Na głowę żeś upadł. No chodź, Edward. O. Taka to ekipa, no. No gadać, o, tutaj mieliśmy paltopa, to kojarzymy. Teraz tak. Dobra. Bo ktoś nas zauważy jeszcze. My mamy tutaj inną przykrywkę. Edward, bo my musimy tu pilnować. No podejrzliwy ktoś jest. Dobra, biobateria jedna, no niestety. Chociaż nie wiem, czy nie za szybko. Edward, którą stroną ty tu wszedłeś? Ale chyba dobra strona. Okej. Jesteśmy, panowie. Czekaj, macie Edwarda? Jest Edward. My God, martial law, curfews, people being jailed for no reason. It reminds me of Warsaw 1982. Warsaw didn't have drones. Now what? Do you think we are safe here? You are for now. But you can't risk going back outside. There's a group organizing underground. They're doing everything they can to create a refuge to get people out. These men, they are part of this group? That's right. I know how much it meant to you to stay in Prague, Edward, but things aren't going to get any better. If there was ever a time to leave, this is it. If you wait here, Kay's people will come for you. They'll do everything they can to help. I think I have no choice now. I will wait here. I will cooperate. Thank you for everything you've done. Good luck, Edward. No to nie ukrywam, że miło z Edwardem wyszło, tak? To w sumie ze wszystkimi wyszliśmy na zero, tak? Po całej zabawie. To teraz z Kay mamy chyba pogadać, a z tą możemy, Bones? A ty palisz, to nie będziemy cię przerywać. Tak. Yes, exit plans, man, exit plans. Always be making them. We worked this contingency plan out when we started Samizdat. Didn't think it would actually come to this, though. No one thought it would be like this. You're gonna need these documents where you're going, wherever that is. I hear Paris is the best place to have a revolutionary agenda these days. If you want to come along, you can be the muscle. Well, whatever your arms are made of, the stuff they use on space shuttles. No can do. I've got a previous engagement I really can't miss. Right, with the cardboard box company. Watch yourself out there, Kay. Kay? Kay is Kazdy, man. Kay is everyone. You're part of it now. Miło to słyszeć. No to zakończyliśmy. O, kolejną niecodzienną przygodę i będziemy mogli wrócić do misji głównych, ale to już w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Cześć Edward, miło było cię tu znów zobaczyć. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!